Rozkład tygodniowy od 11 do 17 kwietnia. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i słuchaczy na moim kanale Rozkład Tygodnia, czyli rozkład na następny tydzień z kart Tarota. Wyciągnę 7 kart Tarota na każdy dzień tygodnia, czyli 7 dni tygodnia, 7 dni następnego właśnie tygodnia, w poniedziałku do niedzieli i 7 kart Tarota. Zapraszam do komentowania, lajkowania, do nowych subskrypcji. Jeśli jesteś nowy, nowa na moim kanale, zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał koniecznie. I będziesz powiadomienia dostawała od YouTube'a o moich nowych, codziennych premierkach z wróżbami kolektywnymi dla Ciebie. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne, które robię również z kart Tarota i Lenormanda. Napisz do mnie na e-maila. Mój e-mail znajdziesz pod tym filmikiem i w komentarzach. Pod każdym z moich filmików jest mój adres e-mailowy. Napisz, ja podam Ci warunki takiej wróżby indywidualnej. Oczywiście wróżby indywidualne idą głęboko w studnię, w Wasz problem. Na podstawie Waszych zdjęć i Waszych dat urodzenia są to wróżby skupione tylko na Waszych pytaniach, problemach, dylematach, kwestiach Waszych wyborów. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, więc zobaczmy teraz, co w tym tygodniu. Czyli od jutra, już od poniedziałku, pokazuje mi się tutaj niestety karta diabła w poniedziałek. Wow! Karta diabła to jakieś uwaga na nałogi, na oczywiście oszustów, uwaga na jakieś zwodzenia kogoś, manipulacje, uwaga, by nie stać się od kogoś zależnym, zależną, uwaga na jakieś no, takie złe energie jak zazdrość, perwersja, jakaś patologia w seksie, tak? Uwaga, o, dziękuję, już mam 7 kart, więc przechodzimy do czytania. Uwaga, tutaj diabeł rozpoczyna ten tydzień w poniedziałek, kochani. Diabeł to oczywiście auch, też, przepraszam, opętanie, też współzależność, tak? Zależność od kogoś. Psychiczna, emocjonalna, seksualna, no też nałogi. Uwaga w poniedziałek na nałogi wszelakie. Uwaga na jakieś wszelakie grzechy, tak? Które chcecie popełnić. Tutaj, no uwaga na wszystko to, co ewentualnie negatywne może tutaj Was kusić, tak? Diabeł oczywiście kusi jak wąż do grzechu, tak? Więc tutaj proszę uważać też oczywiście na osoby fałszywe, które chcą Was zdradzić, które mają, chcą mieć nad Wami pieczę, władzę, chcą Wami manipulować, tak? Uwaga na wszystko, co Was nęci, by nie wykonać jakiegoś błędu, tak? By się fałszywie nie zakochać, by nie wpaść w jakieś tarapaty. We wtorek 10 kielichów. Wow, miłość, spełnienie emocjonalne, uczuciowe, piękny dzień dla miłości, dla rodziny, dla związków, spełnienie emocjonalne, uczuciowe, wyleczenie wszystkich spraw w relacji, dobra karta dla wszelkich spotkań miłosnych, uczuciowych, dobra karta dla małżeństwa, gdzie możecie spędzić pięknie wspólnie czas z dziećmi, z rodziną. Również karta, która mówi o zaręczynach, o ślubie, jeśli takowe planujecie, to na pewno będzie tutaj dobry dzień, sprzyjał temu na te plany. Szczęście, szczęście, harmonia, dobry czas w rodzinie, w związku, czy jeśli pytacie o pracę, to również serdeczna atmosfera w pracy, pozytywna, sukces, harmonia przede wszystkim i serdeczność. Bardzo pozytywna karta we wtorek. W środę paść kielichów. No jakiś młody, młodszy od Was lub równy Wam, ale młody duchem. Mężczyzna się tu pojawi, który będzie bardzo zalotny, flirtowy, romantyczny, romansowy.
emocjonalny i będzie chciał spełnić wszystkie wasze marzenia, jak złota rybka, tak? Będzie chciał wam każdą gwiazdkę z nieba tutaj przychylić, czyli jakiś nowy początek z kimś bardzo zalotnym, kochliwym, ale uwaga, też kochasiem być może, który się zakochuje szybko, ale powierzchownie. Uwaga, no być może jakaś taka radosna, przyjazna, wesoła duchem, młoda duchem osoba, która spełni wam jakby radość, tak? Przyniesie wam jakiś tu romansowy, fajny czas. No, mówi to o przyjemnym jakimś czasie romansowania. Ktoś, kto może się was tutaj podkocha, zakocha. Ktoś romantyczny, pomocny, delikatny. Ewentualnie ktoś tutaj spod znaku skorpiona, ryb lub raka. Czyli znaki wodne, żywioł wodny. Czyli środa bardzo taka romansowa. W czwartek podejmujecie jakieś bardzo ważne dla was, ale również konkretne i poważne, konkretne jakieś decyzje. Odcinacie wszystko, co wam nie służy. Królowa mieczy podąża bardzo ambitnie i bardzo konkretnie do swoich celów, które sobie założyła, natomiast odcina wszystko to, co jej nie służy. Wszystkich ludzi, sprawy, problemy odcina, nie ciągnie tego za sobą, nie wlecze kuli u nogi, tylko jest zdystansowana do jakichś starych spraw, które jej nie służą, które odcięła właśnie, jest zimna i wszystkie swoje nowe pomysły, projekty, sprawy rozmyśla bardzo intelektualnie, bardzo rozumnie, stanowczo, szybko działa, ma dużo nowych konceptów, jest otwarta, inteligentna, bardzo jakby samodzielna i tutaj macie właśnie taką energię mieć kochane, kochani w czwartek, czyli postępować konkretnie, podejmować decyzje na zimno, bez emocji i konkretnie jakby realizować swoje cele. Inteligentna kobieta, tak, która posługuje się własnym rozumem, a nie emocjami i sercem, tylko wszystko bierze właśnie tutaj na zdrowy rozum. Także w czwartek pamiętajcie, podejmujcie wszelkie decyzje tutaj rozumem, a nie emocjami lub hormonami, tylko bardzo skrupulatnie, rozumnie, mądrze, rozważnie, przemyślenie. W piątek jakby nie widzicie szansy na coś. Wspominacie, rozpaczacie, jesteście sentymentalni, smutni, być może jakaś żałoba, jakiś smutek po stracie kogoś, wspominanie, być może ekspartnera, czy jakichś innych spraw. Nie widzicie jednak, że jeszcze jest tu szansa zbudować coś wspaniałego, coś dobrego, coś pozytywnego. Patrzycie tylko za siebie w przeszłość i widzicie to, co straciliście, a nie widzicie tego, co możecie zacząć i co jest jeszcze przed wami jako szansa. Także tutaj jakiś smutek, jakiś taki wewnętrzny żal, rozpacz, rozczarowanie, tęsknota za czymś, co było. Także też takie lęki, żeby nie stracić wszystkiego. Także być może też żałoba po stracie kogoś lub czegoś. Nie wiem, wasza dusza, serce, jakieś są zranione w piątek. Także uwaga, w piątek, by nie popaść w jakąś depresję, w jakieś takie przesadne smutkowanie się, przesadną melancholię. Dobrze? Tylko zauważcie to, co stoi przed wami, co jest przed wami, co się może przed wami jeszcze pozytywnie rozwinąć. Wow, w sobotę piękną, jesteście kobietą cesarzową, czyli w sobotę pięknie się wystrójcie, ubierzcie, pięknie zadbajcie o siebie, o włosy, o cerę, o po prostu o siebie, ubierzcie się pięknie kobieco i możecie swoim urokiem, swoją kobiecością wabić. Też myślcie o swoich, o, nie wiem, podopiecznych, o naturze, o tym, żeby być w zgodzie, w harmonii, w balansie z wszystkimi i z wszystkim. Zaopiekujcie się o wszystkich, którzy pomagają, którzy potrzebują waszej opieki, waszego wsparcia.
waszej pomocy. Także tutaj bądźcie cesarzową, władczą pewną siebie, piękną, przepiękną i podejmujcie śmiało decyzję. Cesarzowa to jest najwyższa władza, ta, która ma pod sobą wszystkie inne królowe i tak dalej. Więc tutaj wy weźcie swoje sprawy w swoje ręce i też decydujcie. Bądźcie silne, bądźcie piękne. I też jeśli jesteście matką, jeśli chcecie zajść w ciążę, jeśli chcecie być matką lub jesteście już matką, to zadbajcie o swoje dzieci lub możecie tu w sobotę właśnie w ten dzień zajść w ciążę. Jeśli planujecie dziecko, planujecie ciążę, ponieważ to jest też karta ciąży, karta dobrej matki, opiekunki, matczynego ciepła, macierzyństwa. Także tutaj dobry dzień na zajście w ciążę lub na planowanie dzidziusia. I jeszcze jedna bardzo ważna tutaj wskazówka, że w sobotę, jeśli nie chcecie zajść w ciążę lub nie planujecie dziecka, to jest tutaj bardzo duża jakby kreatywna, dobra pasa na narodzenie się na różnych pomysłów, różnych nowych projektów, różnych nowych spraw. W niedzielę 17 kwietnia jakaś podróż. Podróż lub dobry seks, też jest karta seksu, karta seksualności dobrej, lub jakaś akcja, coś się będzie działo, będziecie w drodze, w ruchu, w akcji, dużo energii, dużo wiadomości, dużo będzie się działo, także uwaga, szybko się coś rozwinie, dobre przyniesie rezultaty, być może jakaś niespodzianka, która Was czeka, nowe pomysły, nowe impulsy z zewnątrz, jakby tutaj żywotność, Wasza aktywność, witalność jest ważna w niedzielę i jakby dostaniecie nowy szwung, tak? Dużo się będzie działo i być może nawet dużo nowych osób koło Was, czy kogoś poznacie, czy no zupełnie jakieś nowe pomysły. Tutaj kartą w przełożeniu na ten tydzień jest Królowa Kielichów, czyli osoba pełna miłości, emocji, uczuć, osoba piękna, która jest władcza, która jest kobieca, która kieruje się sercem, idzie za głosem serca. Być może oznacza to jakieś nowe emocje, nową miłość, nowe randki, spotkania lub poznanie jakiegoś nowego partnera, w którym się zakochacie. Także takie mamy tutaj przepowiednie tydzień. Uwaga, zaczyna się od diabła, więc uważajcie w poniedziałek, kochani, 11 kwietnia, bardzo uważajcie. Natomiast następny rozwój spraw, dużo kielichów, czyli dużo uczuć, dużo no, energii seksualnej, flirtów, romansów, ale też nowe decyzje. Wasza kobiecość jest ważna, matczyność. Także pięknego tygodnia Wam życzę i wszystkiego dobrego, samych dobrych chwil, energii, przeżyć. Do usłyszenia już wkrótce.